Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale i w kolejnym odcinku z serii Zagadek Kryminalnych. Partnerem dzisiejszego odcinka jest telewizja Stop Klatka, w której od 1 lipca można oglądać kultowy serial kryminalny Kodżak. Od poniedziałku do piątku od 16 można obejrzeć po 2 odcinki. I jestem pewna, że większości z Was nie trzeba przedstawiać tego serialu. Zapewne wiele osób darzy go ogromnym sentymentem, jednak jeśli nie mieliście okazji go oglądać, to tym bardziej zachęcam Was do poznania legendarnego detektywa Kodżaka. Od dawna nie było możliwości zobaczenia go w telewizji, a teraz wreszcie wrócił na ekrany w ramach popołudniowego pasma kryminalnego Stop Klatki. Był to pierwszy tego typu serial kryminalny. Aktor Telly Savalas wciela się w nim w rolę Theo Kodżaka, charyzmatycznego i czarującego detektywa, dbającego o porządek na ulicach Nowego Jorku. Jego znakiem rozpoznawczym jest lizak, z którym się nie rozstaje i co ciekawe, w latach 70., gdy po raz pierwszy serial trafił na ekrany, sprzedaż lizaków wystrzeliła w górę, bo każdy chciał być jak Kodżak. Ciekawostką jest też, że początkowo zamiast lizaka miał być papieros, jednak Savalas, który w tym czasie próbował rzucić palenie, zmienił go na lizak, co stało się jego znakiem rozpoznawczym. Teraz mamy dostęp do tysięcy przeróżnych seriali z policjantami i detektywami w rolach głównych, jednak z wielkim sentymentem ogląda się produkcję, od której to wszystko się zaczęło. Kodżak był pierwszym serialowym śledczym, a oprawa w postaci świetnego soundtracku i ciekawej fabuły wprowadza w niepowtarzalny klimat. Kodżak wyznaczył nowe standardy dla kryminalnych produkcji. Odejście od bezmyślnej przemocy w stronę inteligencji i błyskotliwości głównego bohatera. Jednocześnie tytułowy Kodżak ma genialne poczucie humoru i urok osobisty, przez co, choć nie ma konwencjonalnej urody, bardzo podoba się kobietom. Ten serial to prawdziwa gratka dla fanów kryminalnych produkcji. To idealna okazja dla wiernych fanów, aby ponownie poczuć ten sam dreszcz emocji sprzed lat i oczywiście dla nowych widzów, którzy wreszcie będą mogli odkryć fenomen tego serialu. Osobiście jestem wielką fanką starszych seriali kryminalnych. Pamiętam, jak w dzieciństwie oglądałam je z mamą i to właśnie im. W dużej mierze zawdzięczam swoje zainteresowanie kryminałami i true crime. Brak współczesnych efektów specjalnych sprawia, że ich klimat jest nie do podrobienia i jeśli także chcecie przenieść się w taki inny świat, to koniecznie od poniedziałku do piątku o 16 włączcie kanał Stop Klatka. A w tym odcinku chciałabym przedstawić Wam sprawę powiązaną z fabułą jednego z nadchodzących odcinków Kodżaka. W odcinku 19 detektyw mierzy się ze sprawą Lu, mężczyzny, który zakończył już odsiadkę za kradzież, jednak ponownie może mieć kłopoty. Na jaw wychodzi, że przed laty popełnił przestępstwo w dobrej wierze, a po wyjściu na wolność odkrył, że został wykorzystany i teraz planuje zemstę. W sprawie, którą dziś przedstawię, również pojawia się wątek niesłusznego wyroku. Będzie to pełna zwrotów akcji historia Nicka Jarisa, która do dziś jest bardzo kontrowersyjna. Przypadki niesłusznego skazania za przestępstwo zawsze wzbudzają wiele emocji, a tym bardziej, kiedy zarówno wina, jak i niewinność nie są oczywiste. Jeśli chcecie poznać szczegóły tej sprawy, to zapraszam Was do oglądania. Nicholas Jaris urodził się 18 maja 1961 roku i dorastał na przedmieściach Filadelfii w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. Miał 5 rodzeństwa, jednak jego szczęśliwe dzieciństwo zostało zniszczone, gdy w wieku 7 lat został zaatakowany przez nastolatka, który uderzył go w głowę kamieniem tak mocno, że uszkodził mu mózg, a następnie go zgwałcił. Nikt nie powiedział o tym rodzicom, a traumatyczne przeżycia sprawiły, że zszedł na złą drogę. W ciągu kolejnych lat popadł w uzależnienia i obwiniał się o to, co go spotkało. 15 grudnia 1981 roku w Chester w Pensylwanii Linda May Craig, 32-letnia sprzedawczyni, która pracowała w centrum handlowym na stoisku z wyrobami zdmuchanego szkła, zaraz po skończeniu zmiany została uprowadzona przez nieznanego sprawcę. Około godziny 16 Linda opuściła galerię, jednak nie dotarła do domu. Wkrótce jej mąż zaczął jej szukać, a o 17:40 powiadomił policję. Wiedział, o której żona wyszła z pracy, a droga do domu powinna zająć jej jedynie 10 minut. Tak długa nieobecność była więc bardzo niepokojąca.
Śledczy postanowili zbadać sprawę i na parkingu przed sklepem znaleźli buty należące do zaginionej. Jednak jej samej i jej samochodu nigdzie nie było. Od bliskich Lindy dowiedzieli się, że tydzień wcześniej kobieta wspominała o pewnym nieznajomym mężczyźnie, który ją obserwował i którego się bała. Zaledwie kilka godzin później auto 32-latki, jasny Chrysler Cordoba z brązowym dachem, zostało znalezione na opustoszałej uliczce w Chichester w Pensylwanii. Samochód nie był zamknięty, a kluczyki znajdowały się w środku. Na siedzeniu pasażera był również portfel Lindy, a na desce rozdzielczej znajdowały się ślady krwi i włosów. W aucie znaleziono też zimowe rękawiczki, które na pewno nie należały do 32-latki. Niestety, ta sprawa miała mieć tragiczny finał. Następnego dnia przechodzień znalazł ciało Lindy na parkingu za pobliskim kościołem. Kobieta została dotkliwie pobita i wykorzystana seksualnie, a przyczyną zgonu była utrata krwi po odniesieniu ran kłutych w klatkę piersiową, których, jak ustalił patolog, było 6. W momencie odnalezienia ciało było pokryte cienką warstwą śniegu. Kobieta była częściowo rozebrana, a na jej ciele znajdowały się liczne siniaki. Na ciele zabezpieczono także ślady nasienia, a pod paznokciami naskórek napastnika. DNA i znalezione w samochodzie rękawiczki zostały zabezpieczone jako kluczowe dowody w sprawie. 4 dni po odnalezieniu ciała, o 2 w nocy, policja drogowa zatrzymała 20-letniego Nika Jarisa na jednej z ulic w Chester. Chłopak prowadził kradziony samochód z niedozwoloną prędkością. Minął też znak stopu bez zatrzymania i słuchał głośno muzyki. Do tego Jaris był pod wpływem alkoholu. Między nim a policjantem Benjaminem Wrightem doszło do kłótni, która eskalowała do rękoczynów. W pewnym momencie służbowa broń policjanta wystrzeliła, a Nicholas został aresztowany pod zarzutem usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. Wright był synem szefa miejscowej policji i gdy Nick znalazł się w radiowozie, powiedział mu, że już nigdy nie wróci do domu. W areszcie 20-latek dostał ataku paniki. Był wtedy na głodzie narkotykowym, ale nie skierowano go na odwyk i nie otrzymał żadnej pomocy lekarskiej. Aby się uspokoić, zaczął czytać gazety i stamtąd dowiedział się o morderstwie sprzedawczyni w centrum handlowym. Nick wpadł wtedy na pomysł, że przedstawi policji zmyśloną historię, że wie, kto stoi za zabójstwem Lindy Craig. Liczył, że w zamian za tak cenną informację zostanie wypuszczony z aresztu. Jednak rezultat tego kłamstwa okazał się zupełnie przeciwny. 20-latek postanowił skierować uwagę śledczych w kierunku swojego przyjaciela Jamesa Bribois, który zmarł z przedawkowania niedługo po zabójstwie Lindy. Nick powiedział śledczym, że James przyznał mu się, że zabił kobietę, a później porzucił jej samochód w Chichester. Nick nie zdawał sobie jednak sprawy z tego, że James przeżył, a do tego ma żelazne alibi na czas, gdy doszło do tej zbrodni. Zgodził się również oddać próbki swojego DNA, które całkowicie wykluczyły go jako podejrzanego w tej sprawie. I policja, ze względu na to kłamstwo, zwróciła uwagę na 20-letniego Nicka Jarisa i stał się on głównym podejrzanym. Zgłoszono się wtedy o pomoc do współwięźniów chłopaka, a ci postanowili siłą wyciągnąć od Nicka przyznanie się do winy. Zaczęli go nieustannie bić, torturować, poniżać i polewać wrzątkiem. Mimo to 20-latek konsekwentnie utrzymywał, że jest niewinny. W końcu jeden z więźniów w zamian za możliwość uzyskania małżeńskich wizyt i skrócenie kary fałszywie zeznał prokuratorom, że 20-latek przyznał się w jego obecności do popełnienia zbrodni. Zanim doszło do procesu w sprawie Lindy, Nick stanął przed sądem za usiłowanie zabójstwa policjanta. Ostatecznie jednak ława przysięgłych uznała go za niewinnego, a policjant Benjamin Wright dostał zakaz wykonywania zawodu, ponieważ okazało się, że był psychicznie zaburzony. Jarisa od wolności dzieliła jednak jeszcze rozprawa w sprawie zabójstwa Lindy May Craig. Wspomniany wcześniej współwięzień Nicka ponownie zeznawał przeciwko niemu i obciążające oskarżonego zeznanie złożyła też Natalie Barr, która pracowała z zamordowaną i która twierdziła, że widziała, jak Jaris śledził Lindę.
Kobieta zeznała, że wielokrotnie w tygodniu poprzedzającym atak oskarżony kręcił się w pobliżu stoiska, na którym pracowała Linda. Zdaniem Natalii mężczyzna zachowywał się podejrzanie. Wielokrotnie podchodził do stoiska i pytał o ceny tych samych towarów. Franklin Kamiński, pracownik sąsiedniego stoiska, zeznał, że Linda wskazała mężczyznę, który na nią patrzył, i Franklin także potwierdził, że był to oskarżony. Ustalono, że Linda była bardzo podobna do byłej dziewczyny Nika, z którą chłopak rozstał się tydzień przed przestępstwem, i na tej podstawie wyciągnięto wniosek co do motywu. Ława przysięgłych zignorowała zeznania innych świadków, którzy w dzień zabójstwa widzieli oskarżonego w Filadelfii, czyli 40 km od miejsca zbrodni. Był tam w sklepie u swojej znajomej. Ona i cztery inne osoby były w stanie to potwierdzić. Rodzina chłopaka powiedziała, że przed pójściem do sklepu Nick jadł z nimi obiad. Przysięgli byli jednak zaślepieni rządzą sprawiedliwości. Prokurator przedstawił zdjęcia zakrwawionego ciała ofiary i opowiedział o cierpieniach, jakich doznała. Ta zbrodnia niezaprzeczalnie była wyjątkowo okrutna, przez co dla przysięgłych i dziennikarzy Nick był potworem. Trzeba także wspomnieć, że oskarżony cierpiał na afazję, czyli utratę zdolności do rozumienia i tworzenia wypowiedzi na skutek uszkodzenia mózgu, konkretnie środkowego układu nerwowego, po ataku, którego był ofiarą w dzieciństwie. Afazja może obejmować też zaburzenia językowe i trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu, a także ograniczenia lokomocyjne i manualne. Oskarżony nie potrafił poprawnie się wypowiadać, a ludzie podczas rozprawy wymawiali słowa, których nie rozumiał, co frustrowało go i pogłębiało jego problemy, przez co zaczął się jąkać. 1 lipca 1982 roku, po 3 dniach procesu, 21-letni Nicholas Yaris został uznany za winnego morderstwa, gwałtu i porwania Lindy May Craig i został skazany na śmierć. Nick pamiętał moment wydania wyroku. Czuł, jakby ktoś uderzył go w twarz, a dookoła widział uśmiechnięte twarze i kpiących z niego ludzi. Były to osoby, które znał od lat, które opiekowały się nim, gdy był dzieckiem, a teraz wydawały w jego kierunku skwierczący dźwięk, dając mu do zrozumienia, że będzie się smażył na krześle elektrycznym. Podczas transportu z sądu do więzienia Yarisowi udało się uciec. Konwój zatrzymał się na stacji benzynowej i chłopaka wypuszczono do toalety, skąd uciekł przez okno. Strzelano do niego jednak niecelnie. Przez następne 4 godziny nad okolicą krążyły helikoptery, ale nie udało się go odnaleźć. Był wtedy środek zimy, a on miał na sobie jedynie cienką więzienną koszulę i ręce miał skute kajdankami. Z kajdanek udało mu się uwolnić dzięki zausznikowi do okularów i później przez wiele godzin uciekał przez las. Następnie ukradł samochód, którym dojechał do Nowego Jorku, a stamtąd samolotem dostał się na Florydę. Nie cieszył się jednak bardzo długo wolnością, ponieważ po rozmowie telefonicznej z ojcem postanowił dobrowolnie oddać się w ręce policji. Nick zrozumiał, że jeśli tego nie zrobi, to już do końca życia będzie musiał uciekać, ukrywać się i żyć w strachu. Po 5 tygodniach od ucieczki zgłosił się na posterunek. Pierwsze 2 lata odsiadki spędził w cieszącym się bardzo złą sławą więzieniu stanowym Huntington w Pensylwanii. Średnia przeżywalność tamtejszych więźniów wynosi 5 lat. Strażnicy czuli się upokorzeni przez ucieczkę Nika i nie chcieli mu tego darować. Robili wszystko, żeby uprzykrzyć mu życie. Pewnego razu na przykład strażnik celowo przytrzasnął mu dłoń drzwiami. W tamtym czasie najcenniejszą rzeczą, jaką miał Nick, była niebieska ściereczka. Każdego dnia budził się o 6 rano i skrupulatnie wycierał nią całą swoją celę. Jak sam twierdził, dawała mu ona poczucie celu i trzymała przy życiu. Yaris wspominał, że pierwszy tydzień w więzieniu był przerażający. Administracja w Huntington zakazywała więźniom rozmów, słuchania muzyki i ogólnie jakichkolwiek dźwięków. Nick spędził więc 2 lata w zupełnej ciszy, co może mieć tragiczny wpływ na zdrowie psychiczne. Zakaz ten został zniesiony dopiero po interwencji Amnesty International, które uznało to za formę tortury.
Nick spędzał dni obok najbardziej brutalnych i sadystycznych morderców i gwałcicieli w kraju. Strażnicy często kazali więźniom walczyć ze sobą dla własnej rozrywki. Na przestrzeni lat spędzonych w więzieniu chłopak został dźgnięty nożem, podcięto mu gardło i trafiono go strzałką do gry w dart. Pewnego razu zaatakowano go z ukrycia. Zarzucono mu linę na szyję i został niemal uduszony. Innego dnia usłyszał szepty o nagrodzie za jego głowę wynoszącej $1500. W czasie odsiadki Nick miał okazję spotkać innych skazanych na śmierć, wśród których był jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców na świecie, czyli Ted Bundy, który przez 8 miesięcy był zamknięty w celi obok Nicka. Yaris wspominał, że Bundy był znienawidzony przez współwięźniów, ponieważ zaczął chwalić się w mediach swoimi wizytami małżeńskimi i w rezultacie ograniczono takie wizyty dla wszystkich osadzonych. Ale zdaniem Yarisa najgorszym seryjnym mordercą, jakiego spotkał w celi śmierci, był Gary Heidnik, który był inspiracją dla postaci Buffalo Billa w filmie Milczenie owiec. Heidnik porwał 6 kobiet, pastwił się nad nimi i gwałcił w swojej piwnicy. 2 z nich zostały zabite. Jedną z nich poćwiartował i nakarmił jej szczątkami pozostałe kobiety. Przebywając w celi obok, Nick miał okazję rozmawiać z Garym, który opowiedział mu, dlaczego podobało mu się krzywdzenie kobiet i wspominał, że zamierzał stworzyć rasę panów. Zdaniem Nicka, Gary był chory, ale nie był szalony. Jedynie próbował udawać szaleńca, żeby usprawiedliwić najokrutniejsze czyny i chciał być wielbiony. Yaris nie był taki jak pozostali więźniowie i chciał jak najlepiej wykorzystać czas, który pozostał mu przed zbliżającą się egzekucją. Bardzo dużo pisał i czytał. Przeczytał około 9000 książek i regularnie pisał listy do osób z całego świata. Pomagał także innym więźniom w pisaniu listów do ich rodzin i prawników. Jednocześnie robił wszystko, co w jego mocy, żeby jego wyrok cofnięto. Gdy w marcu 1988 roku dowiedział się o nowych technikach DNA, jako pierwszy więzień w Stanach Zjednoczonych złożył apelację, w której poprosił o przeprowadzenie właśnie takich badań w jego sprawie. Biuro prokuratora okręgowego poinformowało go jednak, że wszystkie dowody zostały zniszczone, z wyjątkiem 2, które okazały się niewystarczające do przeprowadzenia testów. Nick przejrzał więc transkrypty z rozprawy i dowiedział się, że istnieją jeszcze 2 inne próbki, które są przechowywane przez National Medical Associates. Asystent prokuratora okręgowego wysłał śledczych po te dowody, a gdy je uzyskali, zamiast przekazać je od razu do badań, trzymali je w papierowej torbie pod biurkiem, czyli poza kontrolowanym środowiskiem, przez co próbki stały się bezużyteczne. Nick Yaris złożył wniosek o uchylenie kary śmierci do Sądu Najwyższego Pensylwanii, powołując się na zatajenie i zniszczenie dowodów. Wyrok skazujący został jednak podtrzymany w październiku 1988. Później zaproponowano mężczyźnie zmianę kary śmierci na dożywotnie pozbawienie wolności w zamian za rezygnację z apelacji. Nick nie zgodził się, ponieważ byłoby to równoznaczne z przyznaniem się do winy i straciłby szansę na odzyskanie swojego dobrego imienia i na zawsze pozostałby mordercą i gwałcicielem. Przez kolejne lata wykonywano serię badań na dowodach zgromadzonych w sprawie Lindy Craig, ale nie dawały one jednoznacznych wyników. Przełom nastąpił dopiero w 2003 roku, kiedy dr Edward Blake dokonał analizy DNA z materiału biologicznego pozostawionego na rękawiczkach, znalezionych w samochodzie ofiary. Okazało się, że ślady DNA z rękawiczek, które wcześniej nie były badane, należą do tej samej osoby, co nasienie znalezione na ciele ofiary. A co najważniejsze, ani jeden, ani drugi materiał genetyczny nie należał do Nicholasa Yarisa. 3 sierpnia 2003 roku sąd uniewinnił Nicka, który tym samym stał się 140. osobą w Stanach Zjednoczonych, którą uwolniono od zarzutów dzięki badaniom DNA i był 13. więźniem, który dzięki temu uniknął kary śmierci. 16 stycznia 2004 roku Yaris wyszedł na wolność. W celi śmierci spędził 8057 dni, czyli 22 lata i większość tego czasu przebywał w izolatce.
Dopiero po uniewinnieniu mężczyzny, Natalie Barr, która jako jedna z głównych świadków przyczyniła się do skazania Nicka, zaczęła przepraszać, tłumacząc, że policja zmusiła ją do zidentyfikowania chłopaka jako prześladowcy Lindy. Podobno powiedziano jej, że musi go zidentyfikować, ponieważ jest to winna swojej przyjaciółce. Twierdzili, że są pewni, że Nick jest winny, ale potrzebują pomocy w uzyskaniu mocnych dowodów od porządnych obywateli. Przekonano ją, że jeśli nie złoży fałszywych zeznań przed sądem, to sprawiedliwości nie stanie się zadość i morderca pozostanie na wolności. Sam Nick przyznał w wywiadzie, że w pewnym sensie pobyt w więzieniu uratował mu życie. Gdy został aresztowany, był uzależniony, nienawidził samego siebie i nie mógł patrzeć na siebie w lustrze. Po wyjściu zza krat uwolnił się od dawnego siebie, a wszystkie okrucieństwa, jakie go spotkały, wykorzystał, żeby stać się lepszym człowiekiem. Po swoim uniewinnieniu Yaris raz w tygodniu protestował przed prokuraturą okręgową, żądając, aby próbki DNA z rękawiczek zostały przesłane do FBI w celu znalezienia prawdziwego zabójcy Lindy Craig. Nick pozwał także prokuraturę hrabstwa Delaware i sprawa została rozstrzygnięta w 2008 roku. Nakazano wypłatę 4 milionów zadośćuczynienia. W 2005 roku Nick przeprowadził się do Wielkiej Brytanii, ożenił się i miał dwie córki. Małżeństwo zakończyło się jednak rozwodem. Mężczyzna poślubił później kolejną kobietę, również pochodzącą z Wielkiej Brytanii, i wspólnie przenieśli się do Stanów Zjednoczonych. Ten związek jednak również zakończył się rozwodem. Yaris wrócił wtedy do Anglii, ożenił się po raz trzeci i wraz z żoną przeprowadził z Somerset do Oregonu. Para rozstała się w lutym 2021 roku. Tydzień później Nick został aresztowany za kradzież i skazany na miesiąc więzienia i 2-letni wyrok w zawieszeniu. Od 2021 jest bezrobotny i mieszka w przyczepie kempingowej. Mężczyzna jest autorem pamiętników z celi śmierci zatytułowanych The Fear of 13. Wydał także książki zatytułowane The Kindness Approach, My Journey Through Her Eyes i Monsters and Madmen. Nick jest jednym z bohaterów wielokrotnie nagradzanego filmu dokumentalnego After Innocence z 2005 roku. Jest także bohaterem i narratorem filmu dokumentalnego Davida Singtona The Fear of 13, który ukazał się w 2015 roku. W 2024 książka doczekała się także teatralnej adaptacji, w której w rolę głównego bohatera wciela się Adrian Brody. Sztuka będzie miała premierę 4 października 2024 roku. Sprawa brutalnego morderstwa Lindy May Craig do dziś pozostaje nierozwiązana. Nie udało się ustalić, kto tak naprawdę stał za krzywdą kobiety. I teraz, po upływie ponad 40 lat, szanse na to, że prawda wyjdzie jeszcze na jaw, są niestety niewielkie. Co ciekawe, bliscy ofiary cały czas mocno wierzą w winę Nicka Yarisa. Gdy mężczyzna wyszedł z więzienia, zaczęli domagać się ponownego procesu i twierdzili, że po 23 latach nagle udało im się trafić na nowego świadka. Dodatkowo domagają się, żeby Yaris został poddany badaniu wariografem i zupełnie odrzucają dowody w postaci badań DNA. I to jest już koniec tej sprawy. Powszechnie przyjmuje się, że Nick Yaris spędził 23 lata za kratami za niewinność, choć jak widać, pozostaje to kwestią sporną. Jeśli słyszeliście o jakichś faktach na temat tej sprawy, o których tutaj nie wspomniałam, to koniecznie napiszcie je w komentarzach. Na koniec jeszcze raz zachęcam Was do obejrzenia kultowego serialu Kojak. Od poniedziałku do piątku od 16 w Stopklatce możecie oglądać po 2 odcinki. W komentarzach możecie również dać znać, czy oglądaliście ten serial. Może jest to jeden z tych, które kojarzycie z dawnych lat, który przyczynił się do rozwoju Waszej pasji do zagadek kryminalnych. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia niedługo. Cześć!